Następnym dużym tematem, którym się zajmiemy, o którym tak naprawdę już mówiliśmy przy modelu text-to-text, jest prompt engineering, ponieważ prompt engineering, zwłaszcza w modelach text-to-image, jest bardzo ważny, ponieważ nie tylko generowanie często jest bardziej kosztowne i zajmuje więcej czasu, to jednocześnie obraz posiada dużo większą ilość szczegółów niż jakiegoś rodzaju tekst. Dlatego ważne jest, żebyśmy dotrzymali dokładnie to, co chcemy, powinniśmy używać różnego rodzaju metod prompt engineeringu, żeby dostać idealnie to, co po prostu chcemy. Powiemy sobie teraz o dwóch rzeczach. O metodzie PromptWain, która w niektórych modelach jest bardzo prominentna i która jest bardzo użyteczna, a w innych jest w ogóle nieaplikowana, oraz po prostu dobrym sposobie, jak to generować. PromptWain chodzi prosto o to, że jeżeli mamy prompt, który składa się z kilku różnych części, z kilku różnych słów kluczowych, to każdemu z tych słów kluczowych możemy dać jakąś wagę. Może to być mała waga, że chcemy sprawić, żeby obraz nie skupiał się na tym, negatywna waga, żeby on w ogóle nie myślał o tym i żeby robił dosłownie odwrotność tego, oraz jakaś waga pozytywna, która sprawi, że dany element będzie po prostu częściej spotykany i będzie ważniejszą częścią całego obrazku, niż jakby był normalnie. Teraz podam jeden z kilku tak naprawdę dobrych sposobów pisania prompta. Podzielimy go na cztery części. Po pierwsze, będzie to opis ogólny, ponieważ dobrze jest na początku powiedzieć modelowi, jak ma ogólnie wyglądać nasz obraz, co ma się w nim składać, jak on ma abstrakcyjnie wyglądać i dlaczego chcemy go wygenerować. Następnie mówimy o kluczowych elementach, czyli skupiamy się teraz na szczegółach, że na przykład ta osoba ma mieć czerwony strój, tam ma być żółty parasol albo niebo ma być deszczowe. Potem mówimy mu, co nie jest ważne, czyli dodajemy tak naprawdę wagi, bo do tego, co mówiliśmy, dodajemy pozytywne i potem dodajemy rzeczy, których nie chcemy. Czyli jeżeli mówimy, że ma być deszczowe niebo, to dla słonecznie dajemy jakąś wagę, na przykład -2, która ma dokładnie powiedzieć nam, że nie chcemy słonecznego tak naprawdę widoku. Takim ostatnim krokiem, który jest dobry, jest dodanie dodatkowych szczegółów lub kontekstu. Ponieważ jeżeli mamy jakiś kontekst, na przykład kawałek historii z książki albo jakikolwiek inny opis, możemy go przekopiować na sam koniec i dodać go jako dodatkowe informacje, które potem, zwłaszcza w modelu DALL-E 3, będą mogły zostać zaaplikowane i zmienione w taki sposób, że po prostu działały dobrze. Dodatkowo, kiedy mamy jakieś mniejsze szczegóły, że na przykład dobrze by było, żeby druga postać miała jakiegoś rodzaju spinkę, która ma konkretny kształt, ale nie jest to nic ważnego i może być to trochę inny kształt, to też możemy tam dodać. Przez co model będzie mógł się skupić na rzeczach ważniejszych, a te detale spróbuję dodać na końcu. Podsumowując prompt engineering w modelach text to image, ważne jest, żebyśmy cały czas się dokształcali, ponieważ metoda, która jest dzisiaj popularna, może być już zupełnie bezużyteczna za rok, pół roku, a tak naprawdę w świecie AI już nawet za 3 miesiące. Dodatkowo muszę jeszcze raz na pewno powiedzieć, że to jest bardzo ważne, żebyśmy używali dobrego prompt engineeringu, ponieważ zwłaszcza w tych takich tańszych pakietach, w których mamy limitowaną ilość generowanych obrazów, dobrze by było, żebyśmy my od razu mogli wygenerować to, co chcemy, żebyśmy nie ponosili dodatkowych, niepotrzebnych kosztów.